Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek z serii Lords of the Fallen. No i właśnie tutaj po pokonaniu ostatnio bossa, dowódcę, będziemy ruszać dalej. Oczywiście ten klucz, który zdobyłem i wspominałem w poprzednim odcinku, sprawdzałem, pasuje tam do tamtych zamkniętych drzwi. To jest osobna lokacja, którą myślę, że zostawię sobie na później, a póki co tutaj zwiedzimy. Ona może być troszkę ciężka. W sumie lepiej byłoby sprawdzić, ale jak już tu jesteśmy, to ruszamy dalej. Później się tam najwyżej cofnę i zobaczymy, co tam się skrywa. A na razie nie ma nigdzie tutaj innego przejścia, tylko ta jedna, ale jeszcze sobie tu sprawdzę. Raczej tak, dobra. No to idziemy po tych schodach. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Miałem kilka dni przerwy w Lords of the Fallen. No i będę musiał sobie przypomnąć. I'm looking for a man named Caslow. Wait. I know you. You're supposed to be in prison. Your crimes are well known. Jakim przestępcą? Kopelat, kapitanie. It's been a long time, captain. You're an animal. You belong in a cage. What business have you here amongst men of honor? Caslow was a fool to let you out. I'm here to do my job. Wrong. My soldiers are here to do their jobs. You're here for yourself. For profit, I'll wager. You're only here because there's something in it for you. Believe what you want. Watch your back, Harkin. I have business in the Citadel. Maybe Caslow was roughed up enough times to trust you. But one look at you reminds me of what you are. I'm not letting you in. He's looking for the Rogar's incursion point into the old monastery. Go to the graveyard. You have enemies here, and they're not all Rogar. Now move, and steer well clear of me and my men. No, tutaj chyba ci rycerze nie za bardzo nam ufają. No ale cóż, odblokujemy sobie te przejście. Tak myślę przynajmniej. No właśnie, tutaj zamykają. I ten dyk raczej nie przejdę. O, tutaj mamy jakąś runę na ścianie. A, oczywiście jeszcze zapomniałem, kurde no. Przebiegnijmy się. Przebiegnijmy właśnie. Zły przycisk kliknąłem. No i odnalazłem te trzy runy, które były potrzebne do poprzedniego pobocznego zadania. Ten sztylet Jedki, ten oddaliśmy. To też było zadanie poboczne. Jeszcze tutaj się szybko cofnijmy, oczywiście pokażę w którym miejscu, bo jedno tylko na nagrywaniu znalazłem. No właśnie, to jest jedna z tych oto run. I druga była tam, już ją widać, na tych schodach. O, tylko zapomniałem całkiem o tych przeciwnikach i tak biegnę, ale dobra. Wróćmy się w takim razie. O, tamten mnie tu dosięga. No dobra, teraz tylko żeby... Spróbujemy może go zajść od tyłu. Niech się nie obraca. Dobra. Kurde, no i znowu. Ale na szczęście... Ajajaj. Tutaj troszkę... Muszę zmienić ustawienia w Wiedźminie, bo tam też unik jest pod spacją. No tutaj wcześniej, ale... Po zmianie troszkę idzie się pogubić, ale... No tutaj już... Już pamiętam, jak to było. Dobra. Możemy sobie z wyskoku szybko. Oni wielkich obrażeń jakichś nie robią. A na jeden słaby cios zwykły ich zdejmuje. No ale tutaj szybszym sposobem można tak się tego pozbyć. No po prostu ja tutaj szybko tak gnam przed siebie, bo już znam te tereny. Poza tym chciałbym to szybciej załatwić. Gdy możemy porozmawiać z nim, tak? No, co jest? There were three signs left by Antanas. Did you find them? I found all of them. Let me show you. There were other refuge rooms. I don't think that anyone made it there. I pray for their souls, but they won't need their worldly goods anymore. This item will lead you there. Goodbye. May the judges save me from the demons. No, jakieś przedmioty dostaliśmy. No. Kompas, zbroja. Zobaczmy. To było w tym. I co to daje? Kompas.
Nie wierz ludziom, którzy mówią, że twój umysł cię zwodzi, ufaj swoim zmysłom, gdyż to, co słyszysz i czujesz, prowadzi cię ku cennemu skarbowi. Dobra, na razie to sobie zostawimy, zobaczymy, czy to coś nam da, ale chciałem tu właśnie to przyjść i zakończyć. No dobra, gnamy już przed siebie prosto. Troszkę w sumie, kurde, nie przemyślałem i zapomniałem co o tym zadaniu i przypomniało mi się już w trakcie nagrywania, ale tutaj daleko nie jest, więc sobie tutaj przejdziemy, tylko trzeba unikać tego usznika, że raczej z nim walczyć nie będę. Wow. I dobra. Tutaj jeszcze zauważyłem, że dosyć przydatną rzeczą jest modlitwa, nie tylko w walce, ale po prostu. Tylko już na odcinku tego raczej robić nie będę, ale jak będę sobie chciał pograć właśnie i poekspić tak na tych terenach, które już zwiedzaliśmy, to ja sobie robię tak, że odpalam modlitwę, no i tam mi się troszkę życie regeneruje, będę musiał to na maksa ulepszyć na pewno. Tutaj kogoś słyszałem. A, to jest portal otwarty, on się otwierał po pokonaniu dowódcy. No dobra, to w takim razie se od razu tutaj się udamy i zobaczymy, co tutaj nas będzie czekać. Dobra, co my tutaj mamy? No, jakaś skrzynia, otwórzmy ją. Jest jakiś inny tryb wyzwania. O, światło jakieś wyleciało. Dobra, tutaj widzę już. Ajajaj, kurde, bo tutaj szybkim trzeba go załatwić. Nie wiem, czy na YouTubie może nie będzie za ciemno, ale ja tutaj w miarę dobrze widzę. Tam mamy skrzynię tutaj. I jeszcze tam dalej w świetle jest jakaś skrzynia. Kufer zamknięty. Dobra, to się pozbądźmy tych w takim razie. Okej. Jeden padł. Drugi padł. Wow. A, bo tutaj jeszcze kusznik jest, no proszę. To się nim zajmijmy od razu. Wiem, że troszkę tutaj na pałę lecę i troszkę hapeki tracę, ale już mniejsza z tym zaraz. Tam najwyżej, jak będzie konieczność, to zrobię cięcie i se zregeneruję też życie właśnie modlitwą. Dobra, tutaj coś dropło. Jakaś mała runa. I otwórzmy tą skrzynię, co tutaj tym razem wypadnie. Jakiś przedmiot. Kostur i okruch energetyczny. Ja kosturów no, nie będę używać. Więc tu na razie nawet nie będę tego patrzeć. Tutaj żadnych przeciwników jak na razie nie widać, ale mamy światełko. Zobaczmy. Naciskamy klapę, widać, i ono gdzieś ucieka. O! Dobra. Dobra. Spróbujmy go się szybko pozbyć. Kurde, znowu kusznicy, jak ja nie lubię dystansowców. Ajajaj, nie trafiłem. Dobra. Ajajaj, kurde, nie to znowu. Dobra, pozbądźmy się go, już będzie. Kurde, znowu ze spacją pomyliłem, no ale mniejsza już. Gdzie to światełko poleciało tylko? O, to jest pytanie. Czy tutaj coś otworzyło mi? Nie, dalej kufer zamknięty. Tam jest to światło, ono się chyba wróciło z tego co widzę. Dobra, nie będę ryzykował, wypiję miksturkę już. Okej. No i naciskajmy. Tylko czy to nie respi wrogów? A, bo to otwiera skrzynię. Trzeba szybko tutaj przebiec. Inaczej tego nie zdobędziemy. No, zebrałem to. Mała zapieczętowana runa i okruch odporności na ogień. Czy coś tutaj jeszcze? Odszukaj kaslo, mi się wzię. Wróć do drugiego świata. No, czyli jakaś nagroda super nie była, ale zawsze coś zdobyliśmy. Teraz wracamy z powrotem do naszego świata. No, tylko tutaj będzie troszkę dłużej się ładować gra. Bądź co bądź większy obszar jest do wczytania. Ale dobra, już. Nie będę, myślę, tego wycinać, bo to aż tak długo raczej nie trwa. Chociaż zobaczymy. Dobra. Jesteśmy z powrotem. I teraz którędy będziemy iść? Tam widzę jakieś przejście, ale najpierw bym się tutaj może rozejrzał. Zobaczymy, co tutaj można znaleźć. Coś zwłoki są.
No, koledzy sobie chyba nie poradzili w walce z rogarami. A nie, to ja tu już byłem, dobra. To w takim razie w tą stronę się udamy. Jeszcze tutaj mamy coś do odsłuchania. Widzę jakiś dziennik chyba. Wow, troszkę mnie tu pocisnął, jak widzę. Ale dobra, użyjmy modlitwy. Ajajaj, no kurde. Serio? Nie dasz mi nic zrobić, kolego? Dobra, udało się modlitwę. Troszkę mi się życie zregeneruje, a przy okazji będę miał psa go łatwiej zaciupać. Jak widzicie, tutaj energia mi wzrasta, więc no tak na dobrą sprawę, bo jakbym po każdym przeciwniku używał modlitwy i tak czekał, no to nie musiałbym potek używać, ale nie zawsze jest na to miejsce i czas. No, w ogóle tutaj można się poskradać w sumie. Gdybym wiedział, że on jest sam na pewno, a nie jest, to bym tak wskoczył na niego, to by było szybsze, ale się podkradnijmy może. Uda się może jakieś wykończenie zrobić. No, udało się tym razem. Finishera. Ale tam mamy jeszcze jednego przy okazji. No, więc sobie tutaj go tak samo zaciupiemy. Okej. Wow. No, tym razem nie wyszło wykończenie, ale i tak strzelna strzała. No i właśnie, ja zawsze tutaj... Wow. Tego to ja nie widziałem. No, kurde, zrobiłem unika i tak mnie... Kurde, tutaj zdzielił. Dobra, zdążę czy nie zdążę? No, zdążyłem, ale... Kurde, już tego nie zablokowałem. No cóż, broń jest dosyć wolna, ale daje radę. Może troszkę za dużo tutaj obrywam, ale już... Właśnie, tutaj możemy użyć, ale z shiftem. To mi zapisze punkt kontrolny, ale niestety miksturek i zdrowia nie zregeneruje. Nie wiem, kurde, zdawało mi się. Jak tam kiedyś coś patrzyłem w dniu premiery, filmiki z tego oto właśnie gry, no to dało się zrobić tak, żeby kurde, nie musiał się akurat tak obrócić. Dobra, ale ciupmy do tyłu. No, teraz może być troszkę ciężej. Kurde, nie lubię przeciwników z tarczą, no. No, może zaatakujesz coś? Zobaczmy, jak on tutaj... Czy jest jakieś miejsce... Moment dobry do atakowania. No, tak, to ja niewiele mu zrobię. Dobra, teraz... Dobra, coś tu oderwał. Dobra, jak już się zasłania, to nie ma sensu atakować go. Teraz? A, nie zdążyłem. Okej. Okay. Unik. Aj, zdzielił mnie. Nie, no to raczej nie wypali. Aj, nie. No i musiałem paść, no. A, to było, kurde. Nie sądziłem, że on szarże jeszcze potrafi zrobić, no. Kurde. Dobra, ale mierzę już z tym. Będę musiał na przyszłość ostrożniej tutaj działać. Dobra, podejdę sobie, odzyskam szybko doświadczenie. O, już mi tutaj biegnie menda jedna. No, zrobiłem unika, mnie jeszcze zdzielił, to jeszcze jak mocno, no. Dobra, spróbujmy uniknąć. W ogóle ja tutaj może troszkę ucieknę, użyję modlitwy na niego. Wow, a, bo tutaj się zrespili teraz. Aj, bo jeszcze oberwę niechcąco. No kurde, nie powiem. Tutaj mogą małe problemy w grupce stawiać, bo nie dość, że mnie nie atakują. To kurde, i takich jest ciężko coś trafić. Jeszcze raz modlitwa. W okazji będzie mi się tutaj energia regenerować. No ale kolego, skup się na moim klonie. No, czemu on mnie zaatakował? Dobra, lepiej zużyć już miksturkę. No. Szybko. I teraz unik. No kurde, no. Nie wiem, jak walczyć z tymi starczami. No. Unik teraz. Nie, no to na pewno nie jest dobry pomysł, żeby... Kurde, zdążę?
zdążyłem, ale jeszcze mnie zdzielił. No, zaatakuj kolego. No. Oż kurde mol, czemu ta modlitwa jest taka słaba teraz? No nie, może tutaj jeszcze się nie powinienem udawać tak szybko. No kurde, tutaj troszkę idę się namęczyć z tym przeciwnikiem. Ale dobra. Unik. No, to raczej nie wypali. Jeszcze nie mam magii, żeby użyć modlitwy. Gdybym okruchu magii użył, to by było lepiej. No. No nie, on się od razu za tą durną tarczą chowa. No to jest raczej... niefajne. A spróbujmy uniknąć ciosu tarczą. Zablokować. Może to coś da, chociaż wątpię. No. Zaatakujesz kolego? Tak, kurde, nic to kompletnie nie daje. Weźmy jeszcze raz to. A może rękawicą się uda go coś tu zdzielić? No, tym już prędzej. O, kurde, on te swoje teraz trzy ciosy wykonał. Okej, teraz musimy czekać na zregenerowanie. No to nie jest dobry pomysł. Dobra, pokonam go i udamy się w inne miejsce, bo to na razie chyba nie jest jeszcze na mój poziom. Albo nie umiem z nim walczyć. O, teraz coś tu wyszło, ale nie do końca. Dobra, padł. Rękawica jest na niego dosyć dobra, ale kurde, no troszkę mnie tutaj pokarał. Dobra, udajmy się w takim razie w tą stronę. Już tamtego sobie daruję, ale skoro już i tak mnożnik doświadczenia straciłem, więc zobaczmy, czy ja mogę tu w ogóle coś użyć. Mogę jeden punkt atrybutów, co prawda. Aj, nie to. Dobra. I weźmy sobie tu, tylko że nie starczyło. Muszę modlitwę na trzeci poziom na pewno. I dobra. Weźmy może wytrzymałość. Na razie chyba nie. Weźmy może siłę, żeby te obrażenia jednak się troszkę zwiększyły. I okej, skoro i tak już mnożnik mi się zresetował, no to możemy lecieć wtedy dalej. O, tutaj jakiś miecz widzę. Dobra, YOLO WOOM. Giniesz, nie zaskoczysz mnie kolego. The villagers gather in front of the monastery and demand sanctuary. We can't let any more in. We will starve to death. Antanas ordered us to close the gate. And I understand his reasons, but he's a people. He's supposed to be the savior. Kurde no. Nie dość, że na mnie się nie skupia, to jeszcze ciężko go trafić, ale udało się ostatecznie. Na jeden ładowany cios wszedł. Dobra, tam mamy kolejnego, ale już do niego wolę się podkraść. Teraz już bardzo ostrożnie. Będę próbował na pewno tutaj grać, bo tamten przeciwnik to jednak troszkę mnie zaskoczył, co prawda. Dobra, udało się wykończenie. I po nim. Dobra, czy coś kolego zostawiasz? Raczej nie. Okej, będę musiał jakąś kurde też miecz dwuręczny se zdobyć, ale troszkę kurde lżejszy, bo jednak dają się nieraz we znaki te wolne ataki. No, wstawaj, bo ty się kurde odradzasz mi tutaj. To jeszcze są jakieś drzwi, zobaczmy. Drzwi zablokowane z drugiej strony. Tam jeszcze coś jest. Ale dobra, jeszcze tutaj są schody, więc je zobaczmy. Spalona wieża strażnicza. Zobaczmy, co my tu znajdziemy. O, kolejni przeciwnicy, kusznicy. Tego mogę tutaj z wyskoku sobie zaciupać. I tego też. Ale zdążę wystrzelić, ale krzywda wielka to mi się tu nie stała. Tutaj możemy to jeszcze użyć. Potrzebuję jeszcze go, by podpalić stos sygnałowy. Okej. Dobra, i tutaj mamy podobną wieżę jak wcześniej. Podobną konstrukcję. Tutaj mamy na dół zejście. To jest przeciwnik, no właśnie. Jak to zazwyczaj, czy on mnie zobaczy, czy uda mi się go obejść z tyłu. Raz się to okaże. Dobra, powinno się udać. No i pada na
jednego hita, tak naprawdę. Wykończenie fajne. Tylko troszkę to może dłużej trwa, co prawda. Chociaż nieraz walki też potrafią się przedłużyć, jak niespodziankę nam tutaj sprawi. Ale już mniejsza z tym. Tutaj mamy jakieś kraty, odblokuje nam się przejście. Przeciwników żadnych nie ma, zobaczmy co w skrzyni jeszcze jest. Zobaczmy co to takiego. O, pusta butelka i dwie tarcze. No, będziemy mogli teraz 5 mikstur nosić, ale zobaczmy tarcze. Dobra, mam tutaj 1-0. Tą bym może w sumie użył. No, nie jest za ciężka ta, aż taka. Ma więcej tutaj obrony i skuteczność bloku lepszą. Dobra, i otwórzmy sobie przejście, gdzie to dokładnie będzie. Zaraz zobaczymy. No, ciągle musimy szukać. Wow! Kurde, skąd ty żeś tu się wziął, kolego? Nie zauważyłem go. The first three have been quiet, except for the rumors that spread among us. Rumors about the Rogar. They are nowhere to be seen. But there's a glow on the horizon. The villages are burning, and the fire may creep closer. I don't think it will be quiet much longer. No tutaj mam jeszcze jakiś przedmiot, zobaczmy co to takiego. Krwawy krzemień. A, to chyba nie będzie do tamtego stosu potrzebne, to już się tam udajemy. W ogóle my tam na dole byliśmy przed chwilą, takie kółeczko tam zrobiliśmy. W sumie i tak tędy byśmy nie przeszli, dopóki właśnie byśmy nie otworzyli naokoło tych drzwi. Ale to już i tak właśnie bym chciał tutaj wszystko zwiedzać, więc tutaj nam się to wszystko tak fajnie zapętla. Dobra, podpalamy. 1000 PD jeszcze dostaliśmy, jak fajnie. Wow, skąd ty żeś się tu wziął, kolego? Ajajaj, muszę go namierzyć lepiej może najpierw. I teraz. Skąd on się tu w ogóle wziął? Czy tutaj jest jakieś wejście na górę? Raczej nie wydaje mi się. Dobra, raczej tam na górę samą nie wejdziemy, więc tutaj już nie będę siedzieć, tak? I idziemy dalej. Tutaj już nic nam nie zostało, poza właśnie tymi drzwiami, które podejrzewam, że to będzie jakiś skrót, który odblokujemy niebawem. Dobra, jak na razie mamy tylko jedno przejście. Zobaczmy, tutaj mamy jakiś portal, co sugeruje jak pewnie walkę z bossem jakimś. Niedługo, bo na pewno. A, kurde, myślę, że uniknę tego. Coś nowy przeciwnicy. Nowi przeciwnicy. Mała zapieczętowana runa. No teraz muszę uniknąć. No patrzcie, pomimo uniku... nie blokuje ciosów. No, kolego. Dobra, padł mi tu już. Tam jeszcze jest ten kusznik, ale do niego się nie podkradnę, a i tak nie zobaczył już. Więc tradycyjnym sposobem tutaj się go pozbędę. Okej, kolejny portal. Dziwne. No, raczej nie będzie dwóch bossów obok siebie, tak mi się wydaje. Chociaż to różnie bywa. Okej, jakiś sztylet, stalowy miecz. O, to może być nawet fajne. Gdzie to jest? No to raczej nie to. Stalowy miecz. Dużo słabsze niestety, ale lżejszy. 22, to 61. Nie, dobra, zostańmy tutaj. Jakiś okruch jedności ducha dostałem. Dobra, tutaj mamy... chyba kaslo już, ale ja sobie zapiszę tutaj z shiftem. Okej. Okay. I porozmawiajmy z kaslo, co on... No bo w sumie jeszcze tutaj jest jakieś przejście. Zbadajmy to może najpierw. Jakiś skrócik się chyba nam odblokuje. Zobaczmy. Ale najpierw właśnie pogadajmy z kaslo. Harkin, finally you're here. Quick, we don't have time to lose. Where have you been? I reached the Citadel. I was able to speak to Antanas. He is concerned about the pathway to the Rogar realm. We must stop the Rogar lords from entering our world. You must travel through the pathway and stop them. How are your injuries? One of the monks tended my wounds.
I'm not fighting fit, but you don't have to worry about having to deal with my corpse just yet. What is it I must do? We need to stop the Rogar lords from entering our world. The Rogars are transitioning from the realm from the other side of this pathway. Once I'm there, how do I stop them? Traversing dimensions requires a vast amount of power. Look for a source or manifestation of such power. Może mi pomóc, to chyba zregeneruje życie i miksturki bez utraty mnożnika, tak mi się wydaje. I could use some help. Here, this might be useful. What's your role in all of this? It's my mission to make sure that this world does not fall into chaos. And I've known Antanas for an eternity. Enough talk of me. We must uncover how we're to get Antanas out of his misery. Why did you get me out of prison? These are desperate times, Harkin. I freed you and the others because we need hard men to do a hard thing. You have neither my absolution nor approval of your crimes. But from what you've done thus far, I must agree that you fare pretty well. No to mamy powody, dla których nas tutaj właśnie uwolnił z więzienia, ale już wszystko mamy obgadane. Enough talk. Let's go. Secure this area first, Harkin. Only then we can proceed. There is a lord in the graveyard. It must be destroyed before we can move forward. Na cmentarzu, czyli tutaj mi się tak wydaje. Tam jest jakieś nagrobki, ale jeszcze sprawdzę, bo i tak wolałbym w następnym odcinku mieć tą walkę z bossem. Więc tutaj czegoś nie pominąłem, raczej nie. Dobra, ja tutaj zrobię cięcie i wrócę się właśnie tam, gdzie miałem te małe problemy z tym dużym tarczownikiem i tam się przejdziemy kawałek i zobaczymy, co tam będzie, więc widzimy się za moment. Okej, już jak widzicie, też sobie dwa razy modlitwę użyłem i praktycznie do pełna se zregenerowałem zdrowie. A tutaj jak na razie widać tam kusznika, tylko kurde, żeby mi nie wyskoczył kolejny starczą, a tam mamy jakąś zasadzkę. Dobra. No to najpierw tego się pozbądźmy. Wow, ten jakiś silniejszy jest. Wow, jak on mnie tu pocisnął. Kurde, myślę, że to ten, co na jednego hita pada. Ale najwyraźniej nie. Jakiś nowy przeciwnik. Dobra, zobaczmy może modlitwę. Przy okazji troszkę sobie tu zregeneruje życie. Czy on na mnie się rzuci? Raczej nie. Wow, jednak tak, ale dobra, pokonałem go. Myślałem, że on idzie na tego mojego... na moją modlitwę. Dobra, jak już tutaj chwilę stoi, jest to zaklęcie, też postoję, żeby zregenerowało mi się zdrowie. Czyli w takim razie tutaj ostrożniej. I tam, kurde, w oddali widać tych tarczowników, kurde, no. Aj, jeszcze podpalenie. Dobra, uciekam ja stąd. Czas użyć miksturki, bo kurde, tutaj może być nie lada problem. Jeszcze jak mi kurde tutaj przywalił. Myślałem, że tutaj przyjdzie za mną, ale jednak nie. Ach, i co tutaj by zrobić, bo oni mogą problem stanowić niemały. Troszkę się pogłówkować trzeba. Dobra, może ich tutaj zwabię jakoś, kurde no. Nie mogę dać się trafiać tymi strzałami podpalonymi. No, ale muszę jakoś ich tutaj zwabić. A, podpalił ich, czyżby? Kurde no. Dobra, ja się tutaj schowam, tutaj nie będzie mnie trafiał. Najpierw się tych dwóch muszę pozbyć, później się na niego rzucę, tylko kurde no. No chodźcie tu, koledzy. Użyjmy modlitwy. Tutaj bardzo ostrożnie trzeba, kurde, już podchodzić, bo na początku w miarę łatwo szło, ale teraz to już może być mały problem. No, szybko unik, zanim, kurde, mnie tu któryś pacnie albo... Aj! Albo mnie z tą strzałą trafi. No i jeszcze raz modlitwa.
No. Dobra, rzucił się chyba na tego już. Dobra, kurde, jeden cios niestety chybiłem, ale już po nim. No i wyraźnie więcej doświadczenia się dostaje za to. Dobra, teraz czas z tym nieszczęśnikiem się, kurde, tu zająć. Dobra, kurde, nie trafiłem go, no. Tylko mnie tu, kurde, żebym, kurde, sobie jakoś poradził z nim. Dobra, szybko. I mikstura, dopóki jeszcze żyje. No nie powiem. Tutaj troszkę trudności sprawiają, ale jeszcze widziałem tutaj skrzynię. Zobaczmy, co tutaj jest. Za pomocą runy można ją otworzyć. Okej, co było w środku? Wielki topór i pusta butelka, o proszę, czyli będziemy mogli już 6. Który to był topór teraz? Zawsze zapominam to patrzeć, ale możliwe, że to ten, czy raczej nie, bo przeznaczenie to miałem. Wartownik to był chyba ten. 20 siły potrzeba, jeszcze troszkę mi brakuje, ale obrażenia chyba będą na poziomie 60, więc praktycznie te same, tylko jest cięższy, tak, więc to i tak odpada już na wstępie. Dobra, spróbujmy jeszcze może się zawalczyć z tymi oto tarczownikami tutaj, co widziałem ich. O, proszę. No, chodź tutaj, kolego. Widzisz? Czy on mnie nie widzi? Dam radę go może zdjąć na strzała? O. Dobra, szybko uciekamy na razie. Tutaj więcej miejsca będzie. A, tutaj bym wolał właśnie z nim... Kurde, jeszcze dwóch. No nie, to ja na pewno z dwoma walczyć nie będę. Może użyjmy rękawicy. No może będzie jakiś lepszy pomysł. Dobra. Wow, wow, wow. Kurde, kolego, nie rozpędzaj się, tak? No nie. Kurde, jeszcze dwóch musiałem tutaj, kurde, wziąć na siebie ściągnąć. Kurde, no jeszcze nie mam w ogóle wytrzymałości. Dobra, spróbujmy podbiec, może to będzie lepsze niż uniki. Dobra, jeszcze... Wow. Sorry, wywróciłem fajkę przez przypadek, ale użyjmy sobie okruchu magii. To na pewno nam tutaj pomoże. Dobra. No, niech on zaatakuje i unik. Kurde, no. Musiał, kurde, jeszcze to... nie trafić. Dobra, użyjmy mikstury, ja tu nie będę ryzykować. Tamten se chyba dał spokój jak na razie, to dobrze. O, ja z nimi wolę nie walczyć, wolę właśnie rękawicą ich tutaj załatwić. Aj, mogę, kurde, uniknąć najpierw, ale już. Dobra, i tak już zginął. Na całe szczęście. Och, jak ja, kurde, nie lubię tych tarczowników. Za dużo tutaj kłopotu, kurde. No co prawda, sporo expa się do nich dostaje. Ale co nie zmienia faktu, że to nie jest mały problem. Tutaj raczej już żadnych przeciwników nie ma. Zobaczmy. O! Chyba wiem, co to oznacza. No tutaj można tarczą chyba... jak podczas szarży. Tak czy nie? Zobaczmy. Nie. No to kurde, gdzieś widziałem, że podczas szarży można takie rozwalone ściany. O właśnie, teraz się udało rozwalać i mamy ukryte przejście. I co w tej skrzyni znajdziemy? Zobaczmy. O, dobra, przez przypadek nie ten przycisk kliknąłem. A co w środku? Jakiś ślepiec, młot. No do młotu to raczej wiara jest potrzebna, co ja tutaj raczej nie będę używać, ale mniej więcej tak to się prezentuje, ale dosyć słaby jest. Ma 18 łącznie fizycznych i
od trucizn, więc to raczej nie dla mnie. Ale dobra, tutaj jeszcze mamy jakieś przejście. Zobaczmy. Drzwi blokuje magiczna bariera, czyli tędy teraz nie przejdziemy. No to okej, nic więcej nam tutaj nie zostało, poza walką z bossem, którą właśnie zostawię na następny odcinek, więc na początku następnego odcinka sobie zawalczymy z bossem. Ja w tym czasie sobie tam przejdę do Kaslo i od tamtej pory zaczniemy odcinek, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia i na razie.